Cześć wszystkim, jesteście? Słychać wszystko dobrze? O, mamy już prelegenta. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór nawet. O, słychać, Witajcie. cudownie. Muszę wam powiedzieć, że jako główna dowodząca mam niestety strasznie słaby internet, więc mam nadzieję, że nam się nic nie stanie. I mamy 19. To w zasadzie pewnie wszyscy wiedzą, jesteśmy w trakcie serialu. Prowadzącym jest Rosław Gwizdak i już nie będę tutaj przedłużała, dam mu głos. Jest 19, jeszcze myślę, że tak z minutę możemy się poprzywitywać i działajcie. To dobry wieczór Państwu, albo dzień dobry, tak jak powiedziała Pani prezes, prezeska. No cóż, no bardzo się cieszę, że Państwa nie widzę w dalszym ciągu. To znaczy cieszę się, że Państwo jesteście, bo zakładam, że Państwo widzą mnie, widzą prezentację. I ponieważ chyba za moment już będzie 19.01, to myślę, że wystartujemy z kolejnym odcinkiem naszego serialu Sąd z papieru. Ja chciałem też Państwa poprosić dzisiaj o wyrozumiałość i o takie zrozumienie dwóch może przerw technicznych, żebym ja się trochę poruszał, bo mnie już ten home office daje się we znaki, jeżeli chodzi o kręgosłup, odcinek szyjny, lędźwiowy i wszystko inne, więc będzie taki może jeden moment, że ja się po prostu rozprostuję. Nie wiem, czy Państwu zostawię jakieś zadanie albo w jakimś takim istotnym momencie na jakiś czas na przemyślenie, jak będzie. Postaram się to zrobić w taki sposób niezauważalny, żebyśmy nie tracili na tym jakiejś ciągłości naszej opowieści i tego serialu, który już od pewnego czasu kręcimy. No więc myślę, o, jest 19.01, to jest doskonały czas, żeby zacząć nasz trzeci odcinek. On się oczywiście będzie wiązał z pozostałymi, nawet będzie się wiązał z odcinkiem kolejnym. Bo sobie porozmawiamy, myślę, o tym, co jest najbardziej bolesne i najbardziej z czym się borykamy, co więcej, co w takiej wspólnej energizer. No nie wiem, no zobaczymy. Zobacz, ja będę na razie tak ruszał tutaj i robił takie rzeczy, ale to w pewnym momencie coś wymyślimy. Dobra. Bo takim podstawowym argumentem wszystkich reformatorów, wszystkich zmieniaczy, ale też nazwijmy to po imieniu obywateli, czyli użytkowników sądu, no jest argument, że te postępowania w sądach toczą się za długo, przewlekle, że na tą sprawiedliwość trzeba bardzo, bardzo długo czekać i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, więc to jest taki moment naszego zwiastuna, naszego odcinka, ale jak każdy szanujący się serial, chciałem przypomnieć, co było w odcinku poprzednim, więc w odcinku poprzednim pochylaliśmy się nad pojęciem awansu w sądzie. Przypominam, że to poziomo, pionowo, że tu można być przewodniczącym wydziału, można awansować do sądu wyższej instancji. No też zadałem to pytanie, czy ten awans jest taką rzeczą konieczną, czy motywuje sędziów. I jak najbardziej na to odpowiedzi jest kilka, nie zawsze ona jest taka oczywista, jak się może wydawać. Chwilkę porozmawialiśmy też o naukowcach w sądzie, o tym, jak na przykład wygląda konstrukcja Izby Sądu Najwyższego, Izby Cywilnej, że powiedzmy ta równowaga między światem nauki a światem sądu jest tam zachowana, co ja uważam za dość pozytywną rzecz. Rozmawialiśmy też o takich transferach, czyli o zmianie togi, bo jak Państwo być może wiedzą, to no, poszczególne grupy, które przed tym sądem się ze sobą mierzą, to mają swoje odpowiednie kolory żabotów przy togach i tak adwokaci to jest ten zielony kolorek żabotu, radcy prawni niebieski, prokuratorzy czerwony, sędziowie fioletowi, więc czasami te transfery się zdarzają, czasami zmienia się kolor żabotu przy todze, no i zmienia się przynależność, zmienia się też przede wszystkim stronę, po której się występuje. To też byłoby bardzo ciekawe, gdyby zrobić takie badania, jak te transfery się odbywają, jaka jest, tak mądrze powiem, fluktuacja i między zawodami prawniczymi. Z takiego mojego oglądu i pewnej mojej intuicji, to od niedawna był kierunek raczej z sądu, który zmienił się trochę teraz w kierunek raczej do sądu, ale tak jak mówię, to jest moja intuicja bez jakichś szczególnych badań, natomiast no, byłoby ciekawe, żeby zobaczyć. Też myślę, że przeankietowanie na przykład ludzi, którzy przyszli z innych zawodów do sądów, no mogłoby być ciekawym takim materiałem badawczym. Tutaj podpowiadam, czy to pod jakiś może grant, czy pod jakiś projekt organizacją, bo wiem, że to może
ich je interesować. Kim jest w sądzie referendarz, to już wiemy, że to jest taki prawie sędzia, ale nie do końca sędzia, czyli taka osoba, która ma i wykonuje te zadania z zakresu ochrony prawnej, natomiast nie wymierza sprawiedliwości, bo od sądzenia takiego sensu stricte są sędziowie. Inni ważni ludzie w sądzie, no to zawsze będę mówił, że ważni są pracownicy, urzędnicy, bo to jest ten właśnie pewien ciąg technologiczny i sędzia mógłby sobie naorzekać i nawydawać wyroków setki i tysiące, natomiast no, ponieważ sąd jest z papieru i ponieważ ta wysyłka ma niesamowite znaczenie, no to ktoś też musi to wszystko popakować do kopert, powkładać do tego, czy najpierw w ogóle wydrukować, powkładać do kopert, przygotować, też wydrukować te tak zwane zwrotki, potwierdzenia odbioru, ale o tym też będziemy mówić. Porozmawialiśmy chwilę o ławnikach, no to są osoby wspierające sędziego w orzekaniu, bo tutaj ten udział czynnika społecznego, jak dla mnie jest bardzo ważny, też się podzieliłem swoim doświadczeniem, jeżeli chodzi o ławników. Potem pokłoniliśmy się królowej statystyce. My do niej też dzisiaj wrócimy, ponieważ ona miała być główną bohaterką poprzedniego odcinka, ale tak się jakoś okazało, że troszkę inni bohaterowie też wzięli udział w tym odcinku, w związku z tym do statystyki na moment wrócimy. I tam jeszcze było takie pytanie, kto to jest Serdel? To jest pytanie, które zadałem. Więc Serdel, to ja się zaraz tym zajmę, że tutaj najważniejsze w tym wyrazie jest SIR, bo to sędzia sądu rejonowego, czyli SSR, DEL, czyli sędzia delegowany do sądu okręgowego. Z reguły, znaczy tak było wcześniej, bo w tej chwili przyjęto taki system opisywania sędziów na wokandach, czyli na takiej kartce, która wisi przed drzwiami sali rozpraw, z listą spraw do rozpoznawania w danym momencie, w danym dniu, na danej sali rozpraw, że pisze się wyłącznie o tych osobach, że to sędziowie, że sędzia. Natomiast jeszcze dłuższy czas temu i całkiem też niedawno pojawiała się taka dystynkcja, rozróżnienie pewne, że wiadomo, to tak jak mówiłem, powołanie otrzymuje się od prezydenta na konkretne stanowisko sędziowskie, na stanowisko sędziego sądu rejonowego, sądu okręgowego, sądu apelacyjnego, czy też sądu najwyższego. I z reguły pomiędzy tymi sądami następuje pewnego rodzaju, takie, tak jak opowiadałem, że to pewnego rodzaju wypożyczenie do takiego lepszego klubu, pewna możliwość też sprawdzenia się w tej pracy no, o trochę innym charakterze, czyli sędzia sądu rejonowego delegowany do sądu okręgowego, on tam może orzekać, on też jest jak gdyby pełnoprawnym sędzią tego sądu, z pewnymi ograniczeniami, ale to nie czas i nie miejsce, żeby też o tym mówić. No ale wcześniej właśnie na tej wokandzie pisało się SSR DEL, czyli sędzia sądu rejonowego delegowany do sądu okręgowego, no i z tego powstało takie sformułowanie SERDEL, z tego co wiem używane w sądach na południu Polski. Trochę tego języka, takiego żargonu sądowego też będę się starał przemycać, żebyście Państwo też wiedzieli, bo każda grupa zawodowa, myślę, ma takie swoje, ma swój słownik, ma swój sposób porozumiewania się. Proszę Państwa, i wróćmy jeszcze do tej naszej ulubionej statystyki, czyli załatwienie to jest to, że sprawa jest załatwiona, ale ona jest załatwiona w tym statystycznym sensie, czyli to nie zawsze załatwienie to nie jest to samo, co rozstrzygnięcie sprawy, bo tych załatwień może być kilka, czasem tak zwany prawomocny zwrot sprawy, czyli to, że sprawa się nawet nie spotkała z rozstrzygnięciem, że nawet go nie dotknęła, też jest uważane statystycznie za załatwienie. Wpływ to jest to, co do sądu wpływa, czyli każda sprawa stanowi jakąś cząstkę wpływu, a potem też ten wpływ dzielimy na sędziego, czyli te sprawy, które na sędziego wpływają, to te sprawy z kolei tworzą jego decernat, czyli referat, czyli to, co sędzia ma w szafie, bo tak jak żołnierz ma pod łóżkiem utrzymywać porządek, no to sędzia ma w szafie swoje akta i sędzia ma w szafie swój właśnie referat bądź decernat. Tu znowu te specyficzności językowe i specyfika języka sądowego. Czasem w różnych częściach kraju mówimy referat, w innych mówimy decernat, więc to się czasem zdarza. Tak jak opowiadałem, pozostałość to jest takie bardzo coś, co z reguły spędza sens oka i sędziemu, a przede wszystkim prezesom sądów czy osobom zarządzającym sądami, ponieważ to jest taka równanie pewnego rodzaju, że jeżeli odejmiemy załatwienia od wpływu, czyli tyle, ile sędzia załatwił, odejmiemy od tego, co wpłynęło do sądu, czy tego, co wpłynęło temu sędziemu, no to jeżeli ta liczba jest większa od zera i różna od zera, jest siłą rzeczy liczbą dodatnią, no to jest pozostałość, czyli to jest to, co nam zostaje na następny tydzień, następny miesiąc, następny rok,
W związku z tym ta pozostałość to jest takie coś bardzo, bardzo przykrego dla sądów. Im wyższa pozostałość, bo ta pozostałość potem w kolejnym okresie statystycznym, ta pozostałość nam tworzy dalej wpływ. To znaczy ona się dokłada do tak zwanego świeżego wpływu, bo to jest pozostałość. To są, powiedzmy, no, patrząc na to z jeszcze bardziej uprościwszy, znaczy w ogóle to uprościwszy, no to tak jak w sklepie, to jest taki towar, który nam został, którego nie sprzedaliśmy. Czy to jest tak jak, nie wiem, w domach mody, czy w jakichś sklepach z ciuchami, że mamy, powiedzmy, ciuchy z jesieni, a już przyszła wiosna. Więc to jest ta pozostałość w sądach. No nie organizujemy jej wyprzedaży, ona nie jest tańsza, ona jest nawet trudniejsza, bo nam się te sprawy po prostu starzeją. Także pozostałość to jest coś przykrego, zresztą z pozostałością wiąże się kolejne pojęcie. To jest pojęcie wielokrotnej. Wielokrotna to jest zawsze jakaś liczba z kawałkiem ułamka, a czasem przy dobrych wiatrach to jest ułamek. I znowu, jeżeli mamy tą tak zwaną wielokrotną, to wielokrotna to z takiego dość skomplikowanego wzoru nam się bierze, natomiast ta wielokrotna to jest czas w miesiącach na załatwienie danej sprawy i to jest też rozłożenie zaległości po prostu w czasie. Więc znowu, im niższa wielokrotna, tym lepiej, to też prezesi się czasem szczycą, że u mnie, powiedzmy, wielokrotna jest 0,6, a u ciebie jest 0,7, więc ja, mając wielokrotną 0,6, to jestem, lepiej zarządzam sądem niż ty, który masz 0,7. To też często było podawane zawsze w takich sprawozdaniach i jak gdyby ten wzrost wielokrotnej, czyli wydłużenie się czasu trwania postępowań, to zawsze taki powód do pewnego niepokoju i do problemów. To znaczy, jeżeli wielokrotna gdzieś wydłuża się z 6, powiedzmy, do 7, no to wiemy, że o ten miesiąc czy jakiś inny okres sprawozdawczy jest dłużej. Tam są jeszcze różne charakterystyczne cechy wielokrotnej, ale myślę, że tutaj Państwa nie będę tym zamęczał. Przechodzimy do dzisiejszego odcinka. O, zrobiłem sobie taką zapowiedź. W dzisiejszym odcinku. Skąd się biorą i czyje są sprawy w sądach? Ile może, ile powinna potrwać sprawa w sądzie? Dlaczego sprawa sprawie jest nierówna? Co to są cienizny? Co to są grubasy? Co to są wielotomówki? I czy rozmiar ma znaczenie? A dodatkowo, jak i ile pracuje sędzia nad sprawą? No to proszę Państwa, startujmy od kwestii, skąd się biorą, czyje są sprawy w sądach. Skąd się bierze sprawa w sądzie? Do takich dwóch zadumanych tych ludzików Lego, oni się pojawiają w każdym odcinku, bo to taka moja też pasja. Poza tym no Lego włożyło do minifigurek bodajże szóstej serii właśnie takiego pana sędziego anglosaskiego, więc to nie jest oczywiście taki sędzia i on tak nie wygląda, polski sędzia, no ale jakiś sędzia to zawsze lepiej niż nie sędzia, więc tu jest taki zwykły człowiek, który sobie maszeruje ulicą, a tu jest pan sędzia i oni obaj zastanawiają się, skąd się bierze sprawa w sądzie i czyje są te sprawy w sądzie. Proszę Państwa, porozmawiamy o sprawach cywilnych, bo tak, po pierwsze jest ich w sądach najwięcej, po drugie, to znaczy ja tego Państwu życzę, że jeśli już macie jakąkolwiek sprawę, to miejcie sprawę cywilną w sądzie, miejcie w dodatku sprawę w sądzie, w której jesteście powodami, czyli taką sprawę, którą wnieśliście i którą macie szansę wygrać, no bo w innej konfiguracji to albo jesteście pozwanymi, czyli tymi, kto został do sądu przed sąd pozwany, albo w dodatku możecie też być w sprawie karnej, czy to oskarżycielami, czy to oskarżonymi, tego ostatniego absolutnie nikomu nie życzę. Co więcej, nie życzę nawet bycia oskarżycielem, bo to też jest dość, bo to się wiąże z tym, że na czyjąś szkodę zostało popełnione przestępstwo, to znaczy no, czyn zabroniony przez ustawę i dopiero przed sądem się to wykazuje. Ja sam miałem okazję być oskarżycielem przed sądem i powiem szczerze, że nie jest to nic przyjemnego, tym bardziej no też ta procedura i jak gdyby powtarzanie tego wszystkiego, to była sprawa niezbyt trudna, rzekłbym, że nawet błaha. Trudno mi sobie po prostu wyobrazić też emocje, powiedzmy, ofiary gwałtu, czy ludzi bitych, nękanych, czy w jakimś innym stopniu pokrzywdzonych. Dlatego zatrzymajmy się na czymś takim bardziej powszechnym, bardziej częstym, właściwie najczęstszym. Znowu, z tej ogólnej liczby spraw wpływających do sądów rzędu kilkunastu milionów, nawet 20 milionów rocznie, to też zdajmy sobie sprawę z tego, że populacja Polski to te 38 milionów i w tej chwili, jeśli to jest 20 milionów, nawet jeśli to nie jest 20 milionów, weźmy, że jest 19 milionów spraw w sądzie, czyli statystycznie, tutaj znowu kłaniając się naszej królowej statystyce,
no to co drugi Polak ma jakąś sprawę w sądzie, jak jeszcze odejmiemy starców, odejmiemy noworodki, no to powiedzmy tych pełnoletnich, czy uprawnionych do głosowania to 30 milionów, ale tutaj o wyborach też ani słowa nie powiem, ale jeżeli mamy 30 milionów ludzi, przepraszam, pełnoletnich, czyli takich, którzy mogliby mieć sprawy przed sądami, no to powiedzmy tak więcej niż jedna sprawa na dwie osoby przypada, więc tego jest sporo. I teraz tak, czym jest sprawa cywilna? Sprawa cywilna to jest zawsze jakiś spór i teraz znowu dla takiego prostego rozrachunku ja się też będę trzymał takiego kanonicznej definicji sprawy cywilnej, że sprawa cywilna jest sprawą pomiędzy dwoma właściwie równorzędnymi podmiotami. To znaczy tam nie ma, tak jak w sprawie administracyjnej, tej relacji, że po jednej stronie jest władza, czy to jakiś minister, czy wójt, czyli osoba w jakimś z nadrzędnością wobec tego biednego obywatela, petenta, czy osoby skarżącej decyzję władzy, więc to nie jest prawo administracyjne. To też nie jest sprawa karna, gdzie po jednej stronie jest właśnie ten pokrzywdzony, ale on oskarża, czyli on z reguły jest zastąpiony przez państwo, bo też warto pamiętać o tym, że prokurator to kiedyś był ten właśnie statni zastupca, tak jak to w Czechach jest, czyli osoba, która zastępuje państwo. Też przypominam, że sprawy przed brytyjskimi sądami, czyli tam, gdzie pojawia się taki pan sędzia, to ta sprawa przeciwko komuś o przestępstwo to jest zawsze sprawa królowej bądź królestwa przeciwko danej osobie. Przypominam film Milosza Formana, skandalista Larry Flint, i to jest też z kolei, tytuł filmu brzmiał People Against Larry Flint, czyli tutaj, że to jest ten oskarżyciel, jest osoba, która oskarża. Natomiast mamy sprawę cywilną, czyli sprawę cywilną to jest taki nasz klasyk, że albo spierają się dwie osoby fizyczne, absolutnie równorzędne, często sąsiad z sąsiadem, często człowiek, który, nie wiem, wykonawca remontu z tym potencjalnym inwestorem, często osoby gdzieś tam, o, na przykład członkowie rodziny sądzący się o zachowek, czyli to, co mogą otrzymać albo powinni otrzymać z tytułu dziedziczenia. Więc tutaj tak wygląda sprawa, już taka klasyczna, kanoniczna sprawa cywilna, że to są zawsze równorzędne podmioty i albo są to dwie osoby fizyczne, albo mamy tutaj osobę fizyczną i osobę prawną. No na przykład sprawa pomiędzy bankiem a frankowiczami, czy frankowiczem a bankiem, to jest zawsze sprawa, gdzie po jednej stronie jest ta osoba fizyczna, po drugiej stronie, o super, wiedziałem, że pojawiło się pytanie, bardzo dziękuję za pytanie, a dwie osoby prawne. Oczywiście dwie osoby prawne mogą też mieć sprawę taką czysto cywilną, jakąś sprawę odszkodowawczą czy coś, ale z drugiej strony pamiętajmy, że dwie osoby prawne to najczęściej. Dość często to będą przedsiębiorcy, to będzie powiedzmy spółka akcyjna przeciwko spółce akcyjnej, czy nawet spółka akcyjna kontra przedsiębiorca, więc tutaj dwie osoby prawne się nam pojawiają, znaczy przepraszam, dwie osoby na przykład prowadzące działalność gospodarczą i w tym momencie mamy sprawę gospodarczą, gdzie łącznikiem jest charakter, czyli działalność gospodarcza prowadzona przez obie strony tego sporu, ale na przykład czego nie życzymy, powiedzmy sprawa fundacji, czyli podmiotu, czy jakiegoś NGO-sa, na przykład przeciwko ministerstwu będzie sprawą cywilną, jeśli to jest sprawa o odszkodowanie. Więc tutaj ja ograniczyłem to w ten sposób do takich najbardziej klasycznych sporów. Czasem to jest, że na przykład spółdzielnia, która też pozywa miasto, czy powiedzmy spółdzielnia mieszkaniowa przeciwko konkretnej gminie chciałaby odszkodowanie na przykład za niedostarczenie lokalu socjalnego, bo takie są przepisy, to jest też sprawa cywilna, jeśli po jednej stronie jest gmina. Te definicje, to się oczywiście też zmienia, ale mam nadzieję, że na ten moment i na 19.18 Państwo będą usatysfakcjonowani z takiego podejścia, że inaczej, że jeżeli mamy sprawę osoby fizycznej przeciwko osobie prawnej, to jeszcze osobie prawnej nieprowadzącej działalności gospodarczej, to na stówę jest to sprawa cywilna i tak samo spór między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, to są też sprawy cywilne. Mam nadzieję, że sądy powinny publikować PRU, są przynajmniej troszkę usatysfakcjonowane tą odpowiedzią i możemy pomknąć dalej. Otóż, okej, dobra. No więc od czego zaczyna się sprawa w sądzie? Ona się zaczyna, no siłą rzeczy, od jakiegoś konfliktu, mniejszego, większego,
ale zawsze konfliktu. I tutaj znowu, tutaj odwołując się też do moich doświadczeń z możliwości takiego trochę podglądania i troszkę uczestniczenia w tym, jak wygląda wymiar sprawiedliwości gdzie indziej, no to chcę się też z Państwem podzielić tym, że dość często w różnych krajach, ja tutaj niemiecki przykład będę eksploatował, ale też holenderski, sprawa w sądzie jest ostatecznością. To znaczy muszą się te strony albo bardzo mocno, albo tu będę parokrotnie ten konflikt podkreślał, albo on jest faktycznie nierozwiązywalny, albo nie widzi się żadnych możliwości wyjścia z tego sporu, gdzie on jest jakiś taki zaogniony dość mocno, ale to nie jest taki moment na zasadzie, nie wiem, kolejnego przystanku w tej naszej drodze do rozstrzygnięcia konfliktu. Sąd i pójście do sądu to jest ten moment, gdzie coś się dzieje, znaczy to jest jakaś bardzo istotna decyzja, idziemy do sądu i tak się dzieje właśnie w Niemczech, gdzie to pójście do sądu no jest jednak takim aktem dość poważnym, dość ważnym dla tych osób, które do tego sądu idą. A ja mam takie wrażenie, no zresztą liczby nas też troszkę przekonują, że skoro na 38 milionów obywateli w Polsce tych spraw w sądach jest powiedzmy te 19 milionów, no to chyba nie traktujemy tego jako ostateczności, tylko jako takiego pewnego etapu. To znaczy, że my sobie, a dobra, to teraz pójdźmy do sądu. Co więcej, to, że i od tych sądów się decyzji dość mocno i często odwołujemy, że no, staramy się wykorzystać jeszcze dodatkowe środki zaskarżenia, że nieczęsto akceptujemy rozstrzygnięcie sądu takim, jakie ono jest, no to też troszkę świadczy o tym, że raz, nie mamy zaufania do tego, dwa, a to jest taki przystanek, tak? Przystanek na drodze, którą przyjęliśmy czy przybraliśmy do rozwiązania naszego konfliktu, naszego sporu. I znowu, proszę Państwa, z moich doświadczeń i zdarzały się sprawy o zapłatę 30 zł przed polskimi sądami i sprawy o zapłatę w ogóle kwot takich no, do 100 zł, co też wydaje mi się, że powinno dać do myślenia, że może jest jakiś inny sposób, inna możliwość rozstrzygnięcia tego rodzaju spraw, bo też koszt, o którym za chwilkę będziemy mówić, chociażby koszt takiej wysyłki pocztowej, czy koszt nawet osobowy, rzadko korzystamy z mediacji, o tym też wszystkim będę rozmawiał. W ogóle rzadko ze sobą rozmawiamy, ale o tym dokładnie za moment. Bardzo dziękuję Annie pierwszej za to spostrzeżenie tutaj, bo też chciałbym Państwu troszkę takich troszeczkę poewangelizować i troszkę zachęcić mimo wszystko do tych tak zwanych alternatywnych sposobów rozstrzygnięcia sporu, czyli żeby nie zawsze do tego sądu chodzić. Czyli tak, spór przed sądem i sprawa w sądzie zawsze się nam zaczyna od konfliktu i to jest konflikt albo bardzo poważny, albo czasem błahy i znowu proszę Państwa, to, że sobie mówimy, nie wiem, pies pogryzł człowieka, człowiek pogryzł psa, sam jak tu jestem, jak do Was mówię, mnie się też zdarzyło sądzić sprawę. Mediacja w ogóle administracyjna to jest troszkę inszość, jak to mówią. Jak będzie moment, to o tym chwilkę pogadamy, natomiast pozwolą sądy powinny publikować PRU, że ja przejdę przez ten cywilny blok, a to pytanie ewentualnie sobie zaparkujemy, ewentualnie ono nam się pojawi, jak będzie też ten moment mediacyjny, bo on się też pojawia w zwykłym postępowaniu cywilnym, okej? O, tak, mediacje oczywiście będą poruszane. Więc teraz tak, czy sprawa, że pies upogryzł psa, zdarzyło mi się. Czy sprawa, że pies bardzo mocno pogryzł psa, też mi się zdarzyło i to jest tak, że tu jest powołanych kilkoro świadków, właściwie cały blok, bo to się działo przed blokiem. Weterynarz, opinia biegłego, koszty leczenia, więc takie sprawy też się zdarzają w sądach. Znowu, z całym szacunkiem do osób, które mają swoje zwierzaki, które je kochają, które też przeżywają jakąś stratę czy krzywdę swoich zwierząt, jak najbardziej, tylko to jest też takie pytanie, czy koniecznie sąd, czy koniecznie kilka rozpraw, bo to była sprawa dokładnie na parę rozpraw, bo też sędzia pewne rzeczy już potem widzi. Okej, jest taki, a nie inny materiał dowodowy,
to potrwa, tak? Bo to się może tak zdarzyć. Więc zawsze się nam to zaczyna od konfliktu. A czym się powinna kończyć sprawa w sądzie? No, tu wziąłem coś takiego, bo szukałem w wyszukiwarce obrazka dotyczącego pewności, jakiejś oczywistości, więc pojawił się taki obrazek, czy jesteś pewien, że chcesz usunąć ten album i tutaj anuluj albo go faktycznie usuń, to jest czerwone. No ten świat komputerowy nam się też pojawia w takich różnych naszych decyzjach, różnych działaniach, pewien algorytm, żeby to jeszcze kliknąć, żeby to potwierdzić. Natomiast chodziło mi o to, że to rozstrzygnięcie i sprawa w sądzie, ten jej finał, ten wielki finał, powinien się skończyć właśnie usunięciem pewnej niepewności między stronami, usunięciem tego stanu, gdzie one też czasem nie wiedzą, czy ja ci jestem winien 100 zł, a może 200, a może 5000, czy odsetki od niezapłaconej faktury mamy liczyć od 1 stycznia, 7 lutego czy 19 marca, więc po to też jest sąd, żeby zbudować tę pewność. I znowu wracając do kwestii gospodarczych, no to przedsiębiorcy z takich rozmów, które też z nimi prowadziłem i które są też powszechnie dostępne, oni chcą szybkiego i sprawnego sądownictwa. I tu jest taki też paradoks, że właściwie wyrok bywa czasem kwestią drugorzędną. Oni mówią, ok, godzimy się z tym, byle nie być niepewnymi. To też są spory podwykonawców, czy znowu, w Polsce jest tak, że bardzo wiele, a może nawet zdecydowanie za wiele, moim zdaniem, spraw rozstrzyga sąd, bo mamy też Sąd Najwyższy, który na przykład miał rozstrzygać, dzięki Markowi Tatale, pozdrawiamy Forum Obywatelskiego Rozwoju, otóż Sąd Najwyższy w Polsce miał rozstrzygnąć kwestię, czy można pić to piwo na bulwarach wiślanych, czy nie można. I znowu, z całym szacunkiem i dla roboty Foru, ja też nie chcę absolutnie tego deprecjonować, ale ten moment, gdzie my sięgamy po najwyższą sądową instancję, żeby się zastanowić, czy pijemy ten alkohol, czy nie pijemy, czy można, czy nie można, to jest chyba jakieś drobne przegięcie. Ewentualnie ten system sprawiedliwości mógłby być skonstruowany w taki sposób, żeby było inaczej. Oczywiście, to jest też problem rozmywania pewnej odpowiedzialności i tego, ok, ja chcę mieć wyrok sądu, bo jak będzie wyrok sądu, będzie ok. Czyli właśnie to, o czym mówię, że ten wyrok sądu nam ma zbudować jakąś pewność, bo my sami nie czujemy się pewnie, bo my sami często nie chcemy wziąć na siebie ciężaru pewnej decyzji, a więc niech to wszystko rozstrzygnie sąd. Czy też kwestie właśnie, tu trochę zahaczę o te mediacje, o te ugody, dość ciężko jest też w sprawie cywilnej, nawet ewidentnej, jakiejś odszkodowawczej, uzyskać zadośćuczynienie, czy w ogóle ugodzić się z jakąś jednostką, czy to samorządu terytorialnego, czy to państwową, bo tam znowu jest takie założenie, że przecież dyscyplina finansów, że ja muszę mieć wyrok, ja muszę, sprawy szpitali na przykład, no też jedna i druga strona musi mieć wyrok, kwestia dofinansowania zabiegów i tak dalej, to też są rzeczy, które, z którymi ja się spotykałem sądząc i też zadawałem sobie pytanie, czy my faktycznie to wszystko musimy kończyć wyrokiem. Wygląda, że musimy, ale to jest taka kwestia kulturowa, to jest kwestia też rozumienia no właśnie władzy, ale też myślę decyzyjności, takiej obawy przed podejmowaniem własnej decyzji i tej samodzielności, której czasem jesteśmy pozbawieni. No i pytanie właśnie kluczowe, ile powinna potrwać sprawa w sądzie? Ha, no właśnie. Oczywiście wszyscy powiedzą, że ona ma potrwać króciutko, jak najszybciej, od razu i już, ma się skończyć, zanim jeszcze wpłynęła, tak? Po prostu najlepiej by było, żeby sędziowie też siedzieli w myślach, czytali w myślach tych ludzi, którzy przychodzą do sądu i wydawali ten wyrok na progu sądu i tak dalej. No dobra, ale tu się też zapytajmy o ten koszt tak szybko rozpoznanej sprawy. Zastanówmy się nad tym, czy byśmy chcieli być szybko sądzeni, szybko i sprawnie. Właśnie. To jest dokładnie tutaj komentarz odwołujący się do tego, o czym ja mówię. Tak jest bezpieczniej, żeby nie być posądzonym o niegospodarność. Bardzo dziękuję za ten komentarz panu Przemysławowi. To jest to, co ja też jak gdyby dostrzegłem i co mnie nie przestaje dziwić, bo gdzieś tam na koniec dnia to są nasze pieniądze, ale to jest kwestia właśnie odpowiedzialności, czy jakoś rozumianej gospodarności. Chętnie bym porozmawiał z kimś, kto się na tym zna, jak to jak gdyby wygląda z ich strony i dlaczego jest taki duży lęk przed właśnie zawarciem ugody
czy w ogóle rozmową, tak, czy negocjacjami i tym, co się może wydarzyć. No, jasne, mamy tutaj publiczne pieniądze. Natomiast wracamy do tego tempa rozpoznawania sprawy, do tych wyścigów. Czy my bardzo chcemy, żeby sprawa się skończyła bardzo szybko? Czy chcemy mieć takie poczucie, myślę, i to też opieram na badaniach, że chcemy być przede wszystkim wysłuchani. Rolą sądu, rolą sędziego, rolą procesu przed sądem, no jest to, żeby wysłuchać obie strony. Ja też niedawno rozmawiałem z bliską mi osobą, która mi pytała, czy coś jako byłemu sędziemu mi zostało w głowie i czy moje życie w tej chwili troszkę się zmieniło, ale czy jest w tym takim jeszcze gorsecie sędziego, no to odpowiadam, że chociażby ten element takiego wysłuchania obu stron, coś, co jest gdzieś tam we mnie wdrukowane, że chcę wiedzieć, co mówi jedna, ale też wiedzieć, co mówi druga. Chcę wypracować sobie ten pogląd. Zresztą życzę tego wszystkim. Przypominam też, że i prawo prasowe zawiera takie zastrzeżenia, żeby właśnie wysłuchać obie strony, a przynajmniej spróbować uzyskać komentarz tej strony, o której się pisze, żeby to też, no zawsze mówimy, że coś jest jednostronne, to nas to razi, tak? To tego się staramy uniknąć. Poza tym przyjmujemy, no, że to nie jest prawdziwe, bo tutaj mamy cały czas doświadczenia. O, ja też bardzo serdecznie pozdrawiam. Nie nazywałbym tego wykładem i nie jestem sędzią, ale poza tym wszystko się zgadza. Także wszystkiego dobrego dla pani Agnieszki. Otóż jak to wszystko wygląda? Warto wysłuchać, czyli ta rozprawa powinna dawać właśnie równe szanse. Dostęp do sądu to jest taka konstrukcja też wypracowana w XX wieku już tak z wszystkimi szykanami, ale ona też zakłada, no, że trudno i nie powinno się, znaczy w wyjątkowych przypadkach pod nieobecność możemy kogoś osądzić, ale to też trzeba jemu pozostawić tę decyzję, to znaczy czy chce brać udział w sprawie, czy nie. Ale ogólnie mamy wysłuchać, mamy dać szansę. I to, wiecie Państwo, to też jak gdyby w życiu codziennym, czy w tym momencie, jak siedzimy w domach, to i na przykład z dzieciakami, to warto wysłuchać jednego i drugiego, które coś spsociło i sobie dopiero ustalić jakiś stan faktyczny. Oczywiście nie robić rozpraw w domu, w kuchni albo w przedpokoju, ale zasięgnąć informacji obu stron o tym, co się dzieje. Proszę Państwa, więc ile to może, ile powinno trwać? Takie podstawowe akty prawne, zaczniemy tutaj od naszej konstytucji, artykuł 45, sprawy powinny być rozpoznawane bez nieuzasadnionej zwłoki. To oczywiście to są te nasze cudowne, prawnicze, niedookreślone pojęcia, ale mamy tutaj pojęcie zwłoki, dokładnie, mamy piękną łacińską maksymę, wysłuchaj drugiej strony, na tym to wszystko polega, także dla pan Michał Zamełka dokładnie właśnie spuentował, kto został wysłuchany przez WSA, nie wiem, ja przede wszystkim mówię o sądach powszechnych, czyli nie tych niezależnych sądach administracyjnych, natomiast ja też pozwólcie mi Państwo opowiadać, jakby to powinno być. O, proszę, to są jednak wysłuchani, bardzo, bardzo się cieszę. Pozwólcie mi Państwo mówić o tym, jak ja to sobie wyobrażam, jak powinno być i opowiadać raczej o dobrych praktykach, a ewentualnie zwracać uwagę na te nie najlepsze. Czyli w naszej konstytucji bez nieuzasadnionej zwłoki, czyli ta sprawa powinna być rozpoznana, no, ASAP, to jest takie pojęcie z korporacyjnej nowomowy anglicyzmu, czyli as soon as possible, tak jak się da. Trzeba przygotować istotne argumenty, nie powtarzać stan faktyczny. Jak zdążymy, to sobie opowiemy mniej więcej rozprawę, bo to jest też bardzo, bardzo czujny i istotny głos tutaj i to jest też taki element pewnego, już nie tylko savoir vivre w sądzie, ale takiego dobrego przygotowania, takiego dobrego treningu, jak powinno się działać na rozprawie i jak gdyby też takiego założenia, czego sąd będzie wymagał, ale też założenia, że sąd oczywiście będzie miał wszystko przeczytane, będzie przygotowany i że to już będzie dyskusja na trochę wyższym poziomie. To znaczy to nie będzie opowieść od samego początku, tylko skoncentrujemy się na takich istotnych rzeczach, które są istotne dla rozprawy
i dla tego, co się dzieje. Czyli tak, konstytucja nam pisze o tym, że bez nieuzasadnionej zwłoki, czyli no jakiś tak zwany rozsądny termin, to jest pewnego rodzaju też powielenie tego, co mamy w artykule 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, rozsądny termin dla rozstrzygnięcia. Rozsądny, czyli taki, w którym znowu poczujemy, że mamy tą ochronę zapewnioną, że to nie będzie trwać latami, że to się skupi, czy to w kilka miesięcy, czy w takim terminie, który bez szkody dla jakości rozstrzygnięcia, bo znowu musimy to wszystko sobie zniuansować. W pewnym momencie, jeżeli będziemy z tym gonić, jeżeli właśnie nie wysłuchamy, jeżeli nie damy się wypowiedzieć świadkowi, nie przeprowadzimy jakiegoś dowodu, to może mieć znaczenie dla naszego rozstrzygnięcia, nie będziemy mieli pełnego materiału dowodowego. I teraz każdy termin procedury też mają swoje terminy, na przykład sprawy z zakresu prawa pracy, one też tam nakazują sędziom, żeby na przykład sprawy o przywrócenie do pracy w momencie, kiedy osoba została zwolniona nie w sposób nieuzasadniony, żeby to zostawało też szybko rozpoznane, ale znowu rzeczywistość i nasz ukochany wpływ czasem na to po prostu nie pozwala, ale te terminy się pojawiają. W dalszym ciągu my nie mamy takich, znowu, Niemcy, no sorry, że się odwołuję do tych Niemców, ale Niemcy, powiedzmy, Niemcy w Saksonii, bo tam miałem okazję być i się temu wszystkiemu przyglądać, oni przeankietowali sędziów i sobie przygotowali takie czasy rozpoznawania spraw. Oczywiście to była ankieta, która potrwała nie mniej, nie więcej, tylko 2 lata. I jak już ją wprowadzili pilotażowo w kilku sądach, to potem się zajęli jeszcze jej udoskonalaniem, także cały cykl zmiany przeszli w sposób znakomity, ale to im doprowadziło do ustawienia tak zwanego pensum dla sędziego, czyli oni sobie przyjęli, że sędzia jest w stanie rozpoznać w ciągu miesiąca x spraw, ten x spraw to było bodajże ładnych kilkadziesiąt spraw, a może i troszkę więcej, jak pamiętam, i że sędzia nie będzie tego robił dłużej, więcej, bo będzie to miało właśnie wpływ na jakość, no i to gorszy wpływ na jakość, to będzie szkodliwe dla jakości rozstrzygania, ale też dla czasu życia tego sędziego, no bo gdzieś tam on też powinien mieć swoją głowę w jakiś sposób momentami odciążano. Oczywiście, niestety, z dużym ubolewaniem o tym mówię, nikt w Polsce nie podjął nawet takiej próby, żeby w jakiś sposób wyskalować te sprawy i żebyśmy wiedzieli, że powiedzmy, sprawa o zapłatę czynszu najmu potrwa maksymalnie 2-3 miesiące, że ta sprawa będzie na maksymalnie 2 rozprawach. Też robiliśmy w sądzie takie badania, że staraliśmy się przeankietować wydziały właśnie cywilne, na której rozprawie sprawy się kończą. I statystycznie nam wyszło, że na drugiej rozprawie, czyli że jest po prostu pierwsza rozprawa i potem już na drugiej sprawa się kończy, czyli na 2 posiedzeniach jest szansa uzyskać wyrok. Oczywiście znowu, to jest pokłon dla królowej statystyki, to wszystko wygląda różnie. Co więcej, jeżeli rozmawiamy o czasie rozpoznania sprawy, to też musimy się zastanowić, w jaki sposób ten czas mierzymy, co przyjmiemy jako początek, bo jeżeli przyjmiemy jako początek sprawy w sądzie, bo właśnie skąd się wziął spór, tak, to my się możemy zastanawiać, że od momentu, kiedy się sąsiedzi pokłócili, no do momentu uzyskania rozstrzygnięcia, to będzie trwało bardzo długo. Ale od momentu, powiedzmy, już wniesienia pozwu, czyli jeżeli ten pan idzie już do sądu i zaraz powiemy, jak on może zainicjować to postępowanie, do momentu, kiedy ten pan dostaje wyrok, którego to treścią, ta pani ma coś konkretnego zrobić, chociażby ma na niego nie krzyczeć, tak jak tutaj mamy na tym obrazku, no to mamy jakiś określony czas. Ale znowu, to jest następne pytanie, od wniesienia pozwu do samego wyroku, czy na przykład do wyroku już prawomocnego, a może do wykonania tego wyroku. I teraz jak Państwo będziecie się przyglądać, być może statystykom, czy różnym właśnie komunikatom polityczno, takim opowiadającym wymiar sprawiedliwości, to takim bardzo dobrym pytaniem fact-checkingowym jest pytanie, jak Państwo, jeżeli ktoś powie, postępowania przed sądem trwają za długo, no to pierwszym podstawowym pytaniem jest pytanie, jak to mierzymy, czy przyjmujemy ten standard na przykład Banku Światowego, który mierzy od wytoczenia powództwa do odzyskania należności. Takie były wskaźniki, bo to też interesuje, czyli mamy jeszcze to postępowanie egzekucyjne, nie sam wyrok prawomocny, ale to, że jeszcze komornik idzie i powiedzmy
kasa, hajs się zgadza, jakby to powiedzieć, tak? Czyli pieniądze pojawiają się z powrotem na koncie. Więc tutaj w kontekście czasu trwania postępowań bardzo też warto zadawać sobie takie pytania i w sposób taki normalny, zdrowy to weryfikować. No i właśnie od czego się nam zaczyna? Sprawa cywilna, zresztą sprawa karna podobnie, bo sprawa karna jest zainicjowana wpływem aktu oskarżenia, czy też skargi uprawnionego oskarżyciela, czy to prokuratury, czy prywatnego aktu oskarżenia. Natomiast jeżeli mamy sprawę cywilną, no to jest zawsze jakiś impuls. Nazwałem to impulsem, żebyśmy tak byli w stanie sobie wyobrazić ten moment, że ten właśnie nasz sąsiad mówi, dobra, już wystarczy, już po prostu starczy tego wszystkiego. On nie mówi, jak każdy szanujący się student prawa studiuje prawo, on nie mówi, zgłaszam do prokuratury, jak każdy szanujący się użytkownik internetu, ale on po prostu mówi, ok, dobra, ja piszę pozew, ja piszę wniosek, powiedzmy, nie płacisz mi czynszu, prosta sytuacja, wynająłem ci mieszkanie, nie płacisz mi czynszu, zaległość wynosi 200, no 2000 zł, tak? O, ja... A no właśnie. No pan Piotr Kamil, tak, bardzo dziękuję. To ja już właściwie mogę iść, bo będę o tym mówił, jak odzyskać należności. No właśnie. Przejdziemy sobie ten cykl, żebyście państwo też się zastanowili, gdzie ewentualnie i co można by uprościć. Ja sam wielokrotnie sobie takie pytania zadawałem. Czyli tak, sąsiad albo ten nasz powód mówi, dobra, idziemy do sądu, mam napisany pozew na 2000 zł, chcę od ciebie 2000 zł, nie oddałaś po dobroci, raz do ciebie przyszedłem, drugi raz poprosiłem, dzwoniłem, napisałem maila, nie mam swoich pieniędzy, mam niezapłacone za marzec 2020, nie, dobra, weźmy 2019, żebyśmy tutaj przepisów ustawy o tarczy antykryzysowej nie musieli dotykać, ani innych tego typu skomplikowanych rzeczy, czyli chcę 2000 zł, pan Andrzej, powiedzmy, od pani Basi naszej tutaj. No i mówi, dobra, to idziemy do sądu po 2000 zł. Czyli mam ten impuls. Jest impuls, ktoś mi nie zapłacił, jest konflikt, bo... Aha, niech będzie pan Adam, może Adrian. Ja na pewno zapomnę to imię, więc państwo mogą go nazwać, jak sobie tylko życzycie. Otóż i pan Adrian Adam, pan A, napisał pozew, że tym pozwem domaga się zapłaty właśnie tych 2000 zł. I teraz co się z tym pozwem robi? Gdzie jest ten pierwszy moment? W przeciwieństwie do wyborów pocztowych, no to tutaj skrzynka i poczta to są dwa najważniejsze. Bo mamy pismo. Świetnie, biuro podawcze, brawo. Ale równorzędne z biurem podawczym jest też nadanie go na poczcie, trochę krzywo to zrobiłem, spróbuję jeszcze raz. To są takie miejsca, takie po prostu, nie wiem, jak w grze komputerowej, takie gate'y, takie bramy, takie miejsca, przez które my wchodzimy, czy też przychodzimy, wchodzimy w ten po prostu labirynt sprawy w sądzie. Mamy ten swój papierek, może nie jesteśmy drużyną pierścienia, może też nie jesteśmy, nie wiem, wiedźminem, który idzie zabić te wszystkie potwory, ale wybieramy się w naszą wielką podróż, a przede wszystkim tą podróż wybiera się nasze pismo, bo to nasze pismo no, będzie miało parę takich etapów. I teraz znowu, jeżeli biurem podawczym jest ten pierwszy etap, to super, ponieważ przyszliśmy do sądu, jesteśmy w sądzie, składamy to pismo. Ponieważ warto, znaczy ja bym chciał, żebyście państwo też uzyskali takie pewne tipy czy protipy, to teraz, jeżeli przychodzimy do sądu, to tych kopii pisma, jeżeli mamy jakiś pozew, warto mieć ze sobą, to jest teraz będzie magiczne równanie, N plus 1. N to jest liczba uczestników tej sprawy plus jeden egzemplarz, który zostaje w sądzie, czyli jeżeli mamy pana Adriana i panią Basię, to najlepiej byłoby mieć ze sobą 3 egzemplarze. A to dlaczego mieć 3 egzemplarze? Otóż jeden zostaje w sądzie, drugi będzie doręczony pani Basi, a ten jeden my mamy jako pełnomocnicy, czy też jesteśmy sami panem Adrianem i sobie go zostawimy, bo wtedy na nim dostaniemy taką przepiękną pieczątkę, która się nazywa prezentatą i na tej pieczątce mamy datę wpływu, że to wtedy, właśnie wtedy wpłynęło.
Czyli w momencie, kiedy my to już mamy w biurze podawczym, to następną rzeczą to jest nasze pismo, nasz pozew, które trafia tutaj. Ale jeżeli zrobiliśmy to na poczcie, no to wiadomo, że ta poczta nam przysyła rzecz do sądu, czyli w tym momencie już pocztę skreślamy, to jest nasz wybór. W tak zwanym międzyczasie możemy to jeszcze zrobić na przykład kapitanowi statku morskiego w konsulacie. Są różne jeszcze przepisy takie z dawnych lat, to też chodzi o zachowanie pewnego terminu, żeby nam się z kolei roszczenia nie przedawniły, ale tu już wchodzimy w grunt i na grunt prawa materialnego. Natomiast data też ma znaczenie, kiedy złożyliśmy nasz pozew. Złożenie go na poczcie czy u operatora pocztowego jest taka sama data, czyli powiedzmy dostajemy taką piecząteczkę, tutaj jest pieczątka i na tej pieczątce mamy tą datę dzisiejszą 28 kwietnia 20 roku. Tam jeszcze na górze jest napisane sąd rejonowy czy sąd okręgowy, w każdym razie mamy oznaczony ten organ, który to przyjął. I teraz się dzieje tak, że w tym naszym budynku, w gmachu sądu, różnie to jest, różna jest organizacja, ale w tych dużych sądach, o tutaj Państwu pokażę tak trochę wyprzedzając, ale jak mamy sąd z papieru, to mniej więcej tak wygląda, więc to może nie jest tak, że jakiś facet, bo to jeszcze nie ma tych okładek, to są same te papiery, o to jest takie coś, więc tutaj narrator maszeruje z aktami, to jeszcze narrator w czasach, kiedy pełnił służbę jako sędzia RP, i sobie tak codziennie maszerował i kilka tych spacerów robił, czy to do sekretariatu, czy z sekretariatu, czy ewentualnie na salę rozpraw, no na salę rozpraw w trochę innym odzieniu, a to jest takie odzież bardziej robocza, żeby z tymi wszystkimi papierami sobie poradzić. Co więcej, tu często są zszywacze, więc to jest też takie fajne. Uważajcie Państwo, dotykając akt czasami, bo te zszywacze mają ostrza wychodzące czasem na zewnątrz, więc te przebite palce i też można się znakomicie pociąć takim papierem, wiecie Państwo, takimi kartkami, ale można sobie zrobić dziurę w palcu, jak we wskazującym, czy tam w opuszku palca, to jest to dość bolesne, więc to są takie, co się może zdarzyć w sądzie, czy co się może zdarzyć, kiedy przeglądamy akta, tego rodzaju kontuzje mogą się przydarzyć. Sam miałem je kilkakrotnie, ale to i tak bywa gorzej i zdarza się gorzej, więc co jakiś czas ta tak zwana poczta, która wpłynie, jest właśnie sortowana, dzielona w biurze podawczym i ona potem trafia do właściwych wydziałów. Trafia do przewodniczącego wydziału lub do sędziego referenta, to jest też kwestia tego obiegu pism, który sobie to pismo ogląda i widzi, ok, mamy sprawę pana Adriana, pana Andrzeja, pana Adama, przeciwko pani ryzyko zawodowe, dokładnie. Nie, ono jest dość niskie mimo wszystko, znaczy jak gdyby to było najmniej bolesne ze wszystkich doświadczeń jako sędziego, które mi się zdarzyły, to te pokłute palce czy pocięte to jest żaden problem. Okej, no i to trafia do przewodniczącego, a potem trafia do referenta sprawy, czyli do tej osoby, która już będzie nam się tą sprawą zajmować, to jest ten sędzia referent, jego nazwisko dumnie na okładce akt, które w tym momencie zostały założone, ewentualnie tak. Pozew wpływa no, przewodniczącego, on go też przydziela, chociaż teraz już no, wpuszcza go do tej maszyny losującej, to jest trochę taki stan dotychczasowy, ale też się mu przygląda i właśnie, dlaczego się przygląda temu naszemu pismu? Otóż dlatego się przygląda, że za chwilę rozpoczynamy taki, znaczy tego absolutnie Państwu nie życzę, ale rozpoczyna się taki nasz też pewnego rodzaju cykl zmiany, nie ma PESEL-u, nie ma PESEL-u chociażby, nie ma adresu, nie ma PESEL-u, nie ma odsetek, nie ma uzasadnienia, nie ma kopii tej, o której Państwu mówiłem, czyli mamy tak zwane magiczne pojęcie braków formalnych. O, tu zrobię bardzo dużych parę kółek, bo tych właśnie problemów zawsze może być kilka. To znaczy znowu, wszystkim Państwu życzymy, że jak pismo wpływa do sądu, że ono jest gotowe, że ono jest po prostu takie, które nie ma braków, to wykreślmy te braki, bo wtedy ten slajd nas całkowicie nie dotyczy. Natomiast no, to by było zbyt piękne. Oczywiście tego Państwu życzę. Czasem jest tak, i to właśnie mamy w tym naszym królestwie papierowym, mamy ten moment, że już przewodniczący albo nie ma hajsów za złożenie sprawy, o tym za moment pogadamy, tylko to będzie w innym miejscu mimo wszystko, ale bardzo dziękuję panu Przemkowi za wrzucenie też kwestii hajsu, bo hajs się musi zgadzać, jak mówią klasycy. Otóż proszę państwa, jeszcze wróćmy do naszego tej cyklu i do naszego kółeczka. Mianowicie, mamy pismo,
jeżeli to pismo ma jakieś braki, to albo przewodniczący, albo sędzia referent, jak to dostrzeże, to pisze uprzejmie do tej osoby, która to pismo wniosła. Szanowny Andrzeju, szanowny Adamie, szanowny Adrianie, w twoim pozwie brak na przykład daty, od której mają być liczone odsetki, w twoim pozwie brak kwoty, której się domagasz, w twoim pozwie brak czegoś tam, co sąd zauważył, a co jest konieczne dla pozwu. Proszę Państwa, kodeks postępowania cywilnego wygląda tak, tutaj przesuniemy go tak przez ekran. To jest w tej chwili wydanie, uwaga, 51, które ja mam. Ono jeszcze przez chwilę jest ważne, to znaczy jest aktualne, ale ten kodeks postępowania cywilnego z lat 60., dodajmy, no jest tylokrotnie nowelizowany, że już właściwie można się zgubić. Natomiast w kodeksie postępowania cywilnego są wymogi dotyczące pisma, to jest artykuł 126 KPC i potem artykuł 187, gdzie mamy wymogi tego pisma, które jest pozwem, czyli właśnie jeżeli dochodzimy 2000 zł, żeby je zapisać, żeby wskazać adres osoby pozwanej, wszystko po kolei, żeby było. Znowu, jeżeli tego nie ma, mamy termin na uzupełnienie. Jeżeli zrobimy to w terminie, pismo wywiera takie same skutki, jakie by wywarło z tą pierwotną datą. I tutaj, ponieważ czasami ta data ma znaczenie, data wpływu, no to warto, żeby braki uzupełnić w terminie, wtedy mamy nasze pismo. Więc tak to wygląda w takim cyklu zmiany, który jeszcze nam troszkę wyprzedza ten moment tutaj, czyli to mamy naszą zmianę, a naszym uprawnionym miejscem jest takim, bo jak gdyby najlepiej byłoby się spotkać zarówno z sędzią, i to czy fizycznie, czy pisemnie, i z tą naszą potencjalną panią Basią pozwaną już na sali rozpraw. To znaczy, żebyśmy po drodze nie natrafiali na tego rodzaju przygody. Natomiast ja chcę też Państwu naocznić, że to jest taki moment tych braków formalnych, czy tego, że tutaj na pytanie, czyja jest sprawa w sądzie, ona w dalszym ciągu jest Państwa. Ona w dalszym ciągu jest sprawą, którą Państwo w tym sądzie złożyli, którą Państwo no też muszą w pewnym sensie dalej monitorować, przypilnować jej, uzupełnić, zadbać o nią po prostu, tak ją troszkę no, mieć na swoim zakresie zainteresowania, żeby wiedzieć, co się z nią dzieje, bo to nie jest sprawa niczyja inna, to jest w dalszym ciągu sprawa państwa, tylko że ona się za moment będzie toczyć przed sądem, jeżeli wszystko dobrze pójdzie. Czyli kwestię braków mamy omówioną. I teraz jest następny motyw, o, pismo uzupełnienie braki, czyżbym miał, o, to bardzo przepraszam, bo są dwa takie same slajdy, ale ten nas już nie interesuje. Natomiast co się dzieje dalej? Mamy pismo, mamy sygnaturę. Sygnatura jest bardzo ważną rzeczą, bo też warto, żebyście Państwo pamiętali, i to jak gdyby w ramach wzajemnego szacunku i w ramach takiego kolejnego protipu, który chciałem Państwu zostawić. Ta sygnatura naszej sprawy to będzie powiedzmy 1C237 albo 4, o, tak mi się właśnie napisało, przez 20. Czego się dowiadujemy z tej sygnatury? Otóż ta rzymska jedynka to jest numer wydziału w sądzie, czyli mamy sprawę w wydziale pierwszym. To, że to jest C, uwierzcie mi Państwo na słowo, to jest litera C, ja tak piszę, to jest sprawa cywilna. 234 to jest jej kolejny numer w danym roku, czyli powiedzmy to jest 234 sprawa w tym wydziale, to jest rok, w którym sprawa wpłynęła. Czasem jeszcze łamie się to przez na przykład piątkę. Świetnie, pan Rafał Subocz super tą naszą sygnaturę zdekodował. Brawo. Czasem na przykład jest to łamane przez piątkę, czasem jest łamane przez jakąś inną liczbę, jeśli po prostu konkretni sędziowie mają takie swoje numery, bo to też pomaga w organizacji pracy sekretariatu, że od razu wiemy, jakiego to jest sędziego i tak to się też czasami oznaczało. Więc na tym polega oznaczanie sygnatury, znakomicie panie Rafale. Taki protip, o którym chciałem tu powiedzieć, to jest po prostu numer rejestracyjny. Ten nasz samochód, który przejedzie przez sąd, będzie miał ten numer rejestracyjny od startu do mety. Warto ten numer podawać. To jest też pierwsze pytanie, bo znowu przy tej liczbie spraw
właśnie ten numer rejestracyjny naszej sprawy jest absolutnie ważny. I teraz, to są takie, jesteśmy tutaj na pewnym rozdrożu, bo tutaj właśnie dzieje się coś takiego. To znaczy, ja przyjąłem w ogóle prawostronny ruch, czyli to, co idzie w prawą stronę, to jest w dobrym kierunku, natomiast to, co idzie w lewą stronę, to niekoniecznie. Otóż, jest taki moment, kiedy ta sprawa trafia na biurko sędziego. I teraz tak, albo pozostaje, hura, hura, tak tutaj się cieszymy, bo to nas zbliża z kolei do tego naszego upragnionego miejsca, czyli na salę rozpraw. No, ale może się tak zdarzyć, że mimo tej pierwszej kontroli, czy też mimo tego wszystkiego, co się zadziało po drodze, to ta sprawa może być przekazana do innego sądu. Na przykład dochodzimy większej kwoty niż we właściwości sądu rejonowego, czyli na tą chwilę dochodzimy na przykład 76 tysięcy, a 75 tysięcy złotych to jest właściwość sądu rejonowego. Ktoś to gdzieś przeoczył albo, nie wiem, zliczył roszczenie. Czyli w tym momencie nasza sprawa jest gdzie indziej. Ona też będzie przekazana przez sądy i to chwilę potrwa. Czyli następny moment, który nam może troszkę przedłużyć ten los, to jest właśnie po tym, po brakach, jest taki moment, że składamy sprawę, czy składamy nasz pozew do niewłaściwego sądu, albo nie mamy tu właściwości miejscowej, albo coś takiego się może zdarzyć, że ta sprawa jest niewłaściwa, albo być może nie podlega rozpoznaniu przez sąd. To są bardzo rzadkie przypadki, ale też się takie sytuacje zdarzają. Czyli tu mamy kolejny moment, to chciałem znaleźć coś takiego, co byłoby taką planszą, ale wyobraźcie sobie Państwo, nie wiem, może graliście w takie planszówki w stylu wyścigi czy coś takiego, że tam jest potem taki moment, cofasz się o 4 pola, tak? Cofasz się o 3 pola, cofasz się o 6 pól albo przeskakujesz 2. Więc tutaj w tym naszym takim super pierwszym schemacie, no to biuro podawcze, przewodniczący, rozprawa, super, hiper, wszystko gra. Natomiast miewamy taką sytuację, że właśnie albo na tych brakach cofamy się 2-3 pola, albo nagle wypadamy i trafiamy do innego sądu, co dla nas też jest nieszczególnie użyteczne, co dla nas no nie pomaga nam jakoś znacznie, ponieważ nasza sprawa trafi do innego sądu. Więc tutaj pamiętajmy o tym, że to jest nasz cel i fajnie będzie, jeśli uda nam się tą sprawę w danym sądzie, w tym sądzie, do którego ją złożyliśmy, utrzymać, zatrzymać, bo to też nam tą sprawę przyspieszy i rozpoznanie. I tutaj właśnie pisał nam pan Przemysław o hajsach. Sprawa zostaje w sądzie. I teraz to jest jeszcze taki jeden moment, że właśnie od spraw cywilnych wnosimy opłatę. Znowu, tak dla Państwa informacji i tak hasłowo, no bo to nie jest wykład dla studentów prawa, nie pretenduję do tego, ale dla ludzi, którzy są po prostu zainteresowani tą obróbką, skrawaniem w polskich sądach. Od sprawy cywilnej zasadą jest, wnosi się opłatę. Ta opłata to jest znowu dla prostego rachunku 5% wartości, też są różne inne, ale wiedzmy o tym, że jest 5%. Jeżeli nas na to nie stać, to też składamy taki wniosek o zwolnienie od kosztów. I to jest ten moment, kiedy nam się pojawia nasz ulubiony referendarz na horyzoncie, bo on może na przykład to rozpoznać. I wtedy, co się dzieje? Otóż wtedy też jest wydawane postanowienie. Oczywiście, jeżeli nas zwolni od kosztów, jest wszystko ok, jest to pozytywne. Natomiast jeżeli nie uzyskujemy tego zwolnienia od kosztów, no to mamy wydane postanowienie. Od tego postanowienia możemy się zażalić, czyli to jest kolejny motyw, że będziemy się cofać o tych parę pól, bo to trochę potrwa. Podobnie jest z pełnomocnikiem z urzędu, czyli jeżeli czujemy, że poradzenie sobie z tą sprawą przerasta nasze możliwości, a przy okazji nie stać nas też na pełnomocnika takiego fachowego za hajsy, no to możemy wnosić o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Czyli to są też takie momenty, kiedy jeszcze trwa przygotowanie tego naszego pozwu i to się dzieje w takim momencie startowym, zanim jeszcze ta machina ruszy i zanim będziemy mieli gotowe do doręczenia nasze pismo. Bo teraz najważniejszym momentem w sprawie cywilnej i takim momentem, który nam konstytuuje powstanie sprawy cywilnej, jest przygotowanie już do doręczenia i właściwie doręczenie pozwu, czyli pani nasza pani Basia, ona się dowiaduje o tym wszystkim od listonosza, przychodzi awizo, albo przychodzi listonosz, albo jej to doręcza osobiście.
I wtedy ona mówi, o kurczę, coś się porobiło, ja tu jestem pozwaną panią Basią. O nie, nie chciałem jej dawać do takiego, może w taki kwadracik wpisywać, ale mamy doręczony pozew. Czyli ten moment doręczenia jest absolutnie momentem kluczowym. No to doręczamy. Pocztą doręczamy, często z tym naszym nieszczęsnym awizo, a teraz też są takie przepisy, w których nawet może się pojawić komornik, żeby doręczyć, ponieważ to doręczenie no, musi nastąpić jakby fizycznie do rąk własnych. I oczywiście czasem nie mamy dobrego adresu, czasem jesteśmy zameldowani gdzie indziej, czasem ten potencjalny powód zna tylko nasz adres właśnie z czasów, nie wiem, przed studiami, przed pracą, ale taki adres, gdzie nie zamieszkiwaliśmy i to, przypominam, to też jest taki trochę nasz problem, żeby o to zadbać, znaczy żeby to doręczenie zostało zrobione skutecznie i właściwie. Jest taki sąd, który się nazywa E-Sąd i to jest sąd w Lublinie i ten sąd, który też miał rozpoznawać takie właśnie szybkie sprawy elektronicznie, błyskawicznie, być dużym sukcesem i mocno odciążyć sądy powszechne. No tak się złożyło, że ten sąd był zaprojektowany na 600 tysięcy spraw rocznie, no i lekko klęknął, kiedy w pierwszym roku wpłynęło tam bodajże 1 200 000 spraw, to już było bardzo ciężkie, ale do czego zmierzam? Tam bardzo często pojawiały się dawne adresy, że ktoś powiedzmy wziął pożyczkę 5, 6, 7 lat wcześniej, mieszkając gdzie indziej. Ludzie zaczęli być też trochę bardziej mobilni, przemieszczać się, wyjeżdżać za pracą i nagle pojawiała się taka no, niefajna niespodzianka, że jeszcze to doręczenie przez tak zwane awizo, czyli te dwa razy była karteczka w skrzynce, w miejscu, w którym ktoś nie mieszkał od 5 lat, też nasz listonosz no, nie zwrócił na to uwagi, sami o to nie zadbaliśmy i przez tak zwane awizo nagle uprawomacniały się nakazy zapłaty, czy to na kilkaset złotych, ale czasami na kilka tysięcy, czy nawet kilkanaście tysięcy złotych, więc odkręcanie tego było bardzo ciężką pracą. To się troszkę poprawiło, ale w dalszym ciągu jak gdyby szału nie ma, czyli ten moment, kiedy my, to jest taki kolejny protip jakiejś higieny naszego życia, higieny zachowania się, żeby przypilnować kwestii właśnie tych danych adresowych, to znaczy, żeby nasz potencjalny powód czy przeciwnik w sprawie znał taki nasz adres, który no, umożliwia nam doręczenie, żebyśmy też o tym dowiedzieli. No właśnie, znaczy osobne są zgody, tutaj jest pytanie pana Przemysława. To są wszystko problemy doręczeń i będą badane w konkretnych sprawach, jak to wszystko wygląda, ponieważ jak gdyby awizo jest to jest taki najważniejszy papierek, który się pojawia w aktach, bo my też mamy tak zwaną zwrotkę albo mamy koperty, jest w tej chwili jeszcze ten elektroniczny system poświadczenia odbioru, to jest najwygodniejsze, bo on nam się pojawiał w systemie w danym momencie, w którym był. Natomiast dokładnie elektroniczne awizo to jest najważniejsza rzecz. Ja nie wiem, czy mimo wszystko te sądowe mogą być też wrzucane do skrzynki. Z tego co wiem, to jest z tym problem i tego chyba wrzucać nie można, jak pamiętam, ale to jest ewentualnie do sprawdzenia, bo to właśnie sądowe nie mogą być wrzucane. Dokładnie. To mi pan Rafał też pomógł. Też miałem taką. Też tak zakładałem, no całe lata oglądając to jak gdyby od drugiej strony stołu sędziowskiego. Dobra, czyli to mamy wyjaśnione. Czyli proszę Państwa, mamy odebrany pozew, nasza pani Ania odebrała pozew i za chwilę przyjdzie na salę rozpraw, ale teraz właśnie będzie ten moment, gdzie ja się troszkę rozprostuję i to też Państwu polecam, nie wiem, pół minutki wstanę, zapalę światło i za pół minuty wracam, ok? Dobra, ja już jestem. Już się rozprostowałem, jest światła więcej, więc może będzie trochę lepiej widać. Mam nadzieję, że Państwo też są, że się trochę poruszaliście i działamy dalej. Mamy ten słynny moment, kiedy mamy już doręczony właśnie odpis pozwu. I teraz tak, akta. To gdzieś będzie tutaj.
to ten pozew będzie zawsze na początku, bo pozew nam zaczyna. Czyli mamy tak zwane wielotomówki. Wielotomówki to są sprawy, które mają wiele tomów. To też było bardzo ładnie rozpisane w Państwa raporcie. Ja tylko przypominam, że dotychczas taki jeden tom to było 200 kart. 200 kart, te karty często też były drukowane jednostronnie, czasami dwustronnie, więc też tej lektury no, było dość sporo. W tej chwili, jak pamiętam, zmniejszono to bodajże do 160 albo 140 kart, nie pamiętam dokładnie, sprawdzę na następny raz, ponieważ mamy tutaj no, też kwestie, już akta nie są szyte, to nie jest już papier, to nie jest nić ani dratwa, tylko w tej chwili mamy tak zwane wąsy. I te wąsy to są takie skoloszytowe patenty, które też nie pozwalały, żeby te 200 kart się razem trzymało. Akta zaczynają się w ten sposób, że na początku właśnie jest pozew plus te wszystkie załączniki do pozwu. I teraz tak, akta mogą zawierać 160 stron. Dziękuję. Tak mi się wydaje. O. Łatwiej czyta się czy to jest pytanie? Przysięgam, sprawdzę, bo wiem, że albo już ta zmiana weszła, albo nie. Było 200. 200 stron formatu A4. Oczywiście czasem są jakieś rozkładane, czasem są jakieś mapki załączone, inne tego typu rzeczy, ale to się też liczy jako jedna karta. Czasami się jeszcze pojawiają w kopertach różne załączniki i to nie są takie załączniki, o których Państwo myślą, tylko to są czy jakieś zdjęcia, czy coś takiego, więc ta cała numeracja, no zresztą tutaj widzimy, że tego mało nie jest. Sprawdzę, ile w tej chwili, bo albo słyszałem o takiej poprawce, albo to był projekt, albo już weszło w życie, że na pewno że ma to być poniżej 200 kart. Także najpóźniej na nasz następny odcinek serialu zgłoszę się do Państwa. Teraz, czy łatwiej czytać jednostronny czy dwustronny druk, czy lepiej nie nadwyrężać kręgosłupa sędziego, pracowników sądu? No, znakomitym byłoby nie nadwyrężanie czyjegokolwiek kręgosłupa i to też nie w kontekście jego giętkości, tylko w kontekście właśnie jego wytrzymałości. Część sądów już wprowadziła takie innowacje w postaci wózków takich jak w marketach, którymi te akta przewozi. Natomiast w dalszym ciągu no, jesteśmy królestwem papieru i ten papier jest i te akta papierowe są. Jednostronny, dwustronny druk. Ja mimo wszystko znowu, ja wolałem druk dwustronny, przyzwoicie poskładany, też taki, żeby te pozwy nie były za długie, ale żeby fajnie jest numerować po prostu stanowisko, żeby też był widoczny jakiś taki no, ciąg myślowy, ciąg opowiadania tego wszystkiego, co się zdarzyło w naszej sprawie, czyli jak to po prostu pani Basia nie zapłaciła panu Adamowi 2000 złotych, przepraszam, tytułem czynszu, tak? Bo warto ten stan faktyczny opisać. Niekoniecznie stan prawny, ale zawsze stan faktyczny się znakomicie przydaje sądowi. No i teraz proszę Państwa, skoro mamy to już doręczone, no to następuje pierwsze i czasami jedyne spotkanie na sali rozpraw. I znowu, niech Państwa nie zwiedzie to, że to nie jest polska sala rozpraw, bo no, polskie sale rozpraw to są takie sale, które też właśnie różnie się nazywają, czasem gołębnikami, czasem pałacami, czasem klitkami, czasem pokoikami. To też w kontekście potencjalnego social distancingu i tych odstępów, które mają się w salach rozpraw pojawić, to wydaje mi się, że w części sal rozpraw polskich sądów będzie to w ogóle fizycznie i technicznie nie do wykonania. A to dlatego, że sale rozpraw mają no, rozmiar po prostu bardzo niewielki. Zdarzają się takie, nie wiem, 2 na 3 metry. Ja też pamiętam no, w sądzie w Katowicach niewielkie, w sądach warszawskich z tego co wiem są niewielkie, bo to też to był taki czas, że ten wpływ spraw taki olbrzymi, ten lawinowy, no, zmusił na przykład prezesów jeszcze wtedy sądów do adaptowania kolejnych pomieszczeń na salę rozpraw, czyli z sądów poznikały bufety, tak zwane pokoje adwokackie, mam nadzieję, że schowki na szczotki nie poznikały, gdzieś chyba we Wrocławiu czy w Poznaniu został zaadaptowany korytarz, ale też w taki sposób, chyba w sądzie we Wrocławiu, jednym z sądów, no, że potem nie było właściwie przestrzeni, też nie było powietrza, i ludzie no, mieli dość duże problemy z oddychaniem na tych korytarzach, które przesunęły się trochę, to znaczy były znacznie węższe, więc tutaj też niedawno widziałem taką akcję, jak sędziowie czy pracownicy sądów zmierzyli szerokość schodów na przykład w sądzie, która wynosi 120 centymetrów, no i też
możliwość minięcia się przy zachowaniu tych wszystkich wymogów kwarantannowych jest tutaj dość mocno ograniczona. Dlatego nie uwierzą Państwo, ale to jest sala rozpraw w sądzie w Dreźnie. Tu jest parę takich znakomitych miejsc. Znaczy tu siedzi sędzia, o, tu siedzi niemiecki sędzia. Zawsze po prawej stronie siedzi ten, kto przyszedł wnieść sprawę, czyli tutaj mamy naszego powoda, ale zróbmy tylko literkę A, o, a po lewej stronie sędziego pani Basia. Ja też zwracam uwagę i tutaj właśnie przejdziemy do takiego momentu, jak można inaczej, co można zrobić inaczej. To jest przede wszystkim taka sala rozpraw, gdzie te meble tworzą koło, to jest jak okrągły stół. Te meble w dodatku stoją na tym samym poziomie, czyli to nie jest ten wysoki sąd, bo myślę, że 90 kilka procent, no może 90% polskich sędziów, polskich sądów to ma to miejsce sędziego na jakimś podwyższeniu, czyli sąd jest wysoki nie tylko z szacunku, ale też tak architektonicznie i wnętrzarsko, że siedzi znacznie wyżej i wtedy jak się do niego zwracamy w wysoki sądzie, to może też taka mnemotechniczna sytuacja, że ten sędzia siedzi faktycznie wysoko. Tutaj wszyscy siedzą na równym poziomie. Tutaj też wszyscy widzą, że jakby tak złączyć te meble, no to nam powstaje koło. Mamy właśnie okrągły stół. O, często nie widać sędziego, bo siedzi za monitorem. To jest dość częsta przywara, że sędzia nie siedzi za monitorem, nie widać go, czyli kwestia znowu jakiegoś kontaktu wzrokowego, czy nawet jakiejś takiego, to o czym mówiłem na początku, tej sprawiedliwości formalnej, że my się czujemy wysłuchani, że my się czujemy też częścią właśnie tego procesu, że ktoś na to, co my mówimy, co robimy, zwraca uwagę. I teraz nie przez przypadek jest ta sala, nie przez przypadek, ja mówię znowu o Niemcach, bo tam wskaźnik ugód przed sądem, czy też skutecznych mediacji, czyli takich innych załatwień sprawy, ale właśnie ich rozstrzygnięć, sięga 60-70 nawet procent, czyli wyrok jest w trzech sprawach na 10 plus minus, ale w siedmiu sprawach na 10 mamy porozumienie tych stron, bo dochodzą do wniosku, że jak już przyszły do tego sądu, to chyba mogą się dogadać, bo teraz tak, sąd też może skierować sprawę do mediacji, ale to jest jego decyzja, poza tym strony mogą się od tego sprzeciwić. Znowu, ja też polecam mediację nawet zanim jeszcze zdarzy się sprawa w sądzie, ale też no, na etapie postępowania w sądzie czasem niektóre sprawy, takie chociażby jak ten przywołany pogryziony pies przez psa, one się prosiły o mediację i właśnie w mediacji zostały skończone. Także właśnie poza sądem, w jakimś też innej atmosferze, w innych realiach, niekoniecznie z sędzią, ale z mediatorem, który po prostu siedzi pomiędzy stronami i próbuje w jakiś sposób też skłonić je do rozwiązania tego ich problemu, bo czyja jest sprawa w sądzie? No ona w dalszym ciągu jest sprawą tych stron. Więc tak wygląda sala rozpraw. Tu siedzi B, tu siedzi A. A opowiada, czego się domaga. Znaczy z reguły rozprawa zaczyna się od tego, że to sędzia referuje krótko stan faktyczny, a potem w drodze pytań zmierza do wyjaśnienia okoliczności spornych. Więc tu też nam się pojawiła taki komentarz, żeby mówić przed sądem, żeby przygotować istotne argumenty, nie powtarzać stan faktyczny. No to właściwie nie mam nic więcej do dodania też, żeby powiedzieć coś istotnego Państwu. Ale jeżeli stan faktyczny jest sporny, no to w tym momencie zaczyna się postępowanie dowodowe i w tym postępowaniu dowodowym zaczniemy mówić. Co to za herb? To jest herb Saksonii. Także już udzieliłem odpowiedzi chyba jednej z najszybszych dzisiaj. To jest herb Saksonii, bo tam to jest sąd w Dreźnie. Sąd okręgowy w Dreźnie i poruszająca naprawdę ta sala rozpraw, zwłaszcza dla ludzi no, przyzwyczajonych do polskich sal rozpraw, do tych nieszczęsnych mebli, które są budowane przez więźniów w zakładzie pomocniczym zakładu karnego w Rawiczu. Ja też zawsze sobie myślę, że jak ja bym był więźniem i budował te meble, to też bym je dokładnie tak zbudował, żeby ci sędziowie też poczuli właśnie tą niewygodę i mieli problemy z kręgosłupem, z krążeniem, ze wszystkim po paru takich godzinach na sali rozpraw wyposażonych właśnie w taki design, który tam się pojawia. Proszę Państwa, i co nas czeka w tym sądzie? No, meble, no jak zwał, tak zwał, takie kościelne, takie trochę pałacowe, no estetyka jest specyficzna, może w następnym odcinku pokażę Państwu trochę polskich sal rozpraw,
ale wolałem pokazać coś takiego inspirującego, nazwijmy to w ten sposób. Co nas czeka? Czeka nas rozprawa siłą rzeczy, potem jest takie coś, może być takie coś, co się nam nazywa publikacją, to jest osobne posiedzenie, podczas którego ogłaszamy wyrok. Jeśli na przykład sprawa jest skomplikowana, jeśli sędzia też czuje, że chciałby jeszcze coś przemyśleć, chciałby się nad czymś zastanowić, doczytać orzecznictwo, zobaczyć, jak to jest znowu, bo teraz zdradzę trochę takiej kuchni. Często przychodzi się już na rozprawę, będąc sędzią, z konkretnym poglądem, że w tej sprawie będzie tak, no bo tak wynika z pism procesowych, to żeśmy sobie przeczytali, to poczytaliśmy w orzecznictwie, jak jesteśmy sędziami i właściwie nie ma o czym gadać. Przerżnięte albo wygrane, albo w jedną, albo w drugą stronę. Natomiast czasami na tej sali rozpraw zdarzą się różne inne zdarzenia, czy czasem pojawi się nowa argumentacja, czy pełnomocnik będzie w stanie na coś zwrócić uwagę, czy czasami nawet sama obecność, sama argumentacja osoby, która no, przychodzi, przedstawia swoją rację, będzie takim momentem, że sędzia sobie pomyśli, ha, to chyba jednak jest inaczej. Czyli czasami korzysta się z takiego narzędzia, które się nazywa publikacją wyroku, czyli zamykamy rozprawę, ale ogłaszamy wyrok na kolejnym posiedzeniu, do 2 tygodni to możemy odłożyć. Jeśli mamy coś jeszcze do zrobienia na rozprawie, no to robimy rozprawę kolejną, czyli pierwszą, po pierwszej rozprawie drugą. Tak jak mówię, w sprawach cywilnych, i tutaj było takie pytanie, zdaje się, pana Kamila, jak to w ogóle zrobić i czemu wnosić do sądu sprawy, jak się 6 miesięcy czeka na rozstrzygnięcie. Ja to gdzieś muszę znaleźć, sekundę. Skroluję. O, jak odzyskać należności, jeśli obecnie w sądach czeka się od 6 miesięcy do roku na wyznaczenie pierwszej rozprawy. No właśnie, tym momentem takim dla nas najważniejszym jest to, żeby już ta sprawa trafiła na rozprawę, żebyśmy sprawę mieli skierowaną na rozprawę, bo wtedy no ona zmierza właśnie do tego, czyli ona podąża do wydania wyroku, chyba że zdarzą się jeszcze jakieś nieprzewidziane sytuacje, że postępowanie będzie zawieszone czy coś takiego, natomiast ten moment jest kluczowy. I teraz czeka się 6 miesięcy do roku na wyznaczenie pierwszej rozprawy. Też to jest różnie, to są być może dane dotyczące sądów wielkomiejskich, sądów warszawskich. Ja też nie nakłaniam, żeby no, składać pozwy gdzie indziej, bo one mogą być złożone do niewłaściwego sądu. Natomiast no, jeśli unikniemy tych błędów i jak gdyby nasza sprawa będzie od początku do końca w danym sądzie, bez tego elementu, gdzie będzie miała braki, no to po pierwsze mocno zwiększamy prawdopodobieństwo, a tak w Kielcach się dzieje, no to mogę tylko współczuć. No to zwiększamy prawdopodobieństwo, że w tej naszej grze to od momentu właśnie pozwu do momentu rozprawy upłynie potencjalnie jak najmniej czasu. Ale co nas czeka, jeśli uznajemy, że może niekoniecznie wyrok i jak możemy tą sprawę skończyć? No możemy tą sprawę skończyć w taki sposób, że właśnie będzie skierowana do mediacji. My wypracujemy tak zwaną ugodę mediacyjną, czyli przyjdziemy do mediatora, porozmawiamy z tą naszą drugą stroną, ten nasz pan Adam z naszą panią Basią w jakiś sposób się dogadają, spiszą sobie tę ugodę i potem tylko mediator przesyła do sądu właśnie tą ugodę mediacyjną, sąd ją raczej zatwierdza i mamy naszą sprawę skończoną, mamy ją skończoną ugodą mediacyjną, czyli efektem mediacji. I to jest jedna rzecz, ale sędziom też się zdarza czasem tak pomediować albo nakłonić stronę do ugody. Co więcej, no jest to też wymagane w przepisach, to znaczy to jest dość ciekawy w ogóle, ciekawa treść przepisu dotycząca tego, że sędzia ma nakłaniać stronę do zawarcia ugody. To tak trochę brzmi no niefortunnie jak dla mnie, bo żeby nakłonić kogoś do zawarcia ugody, można zachęcić, można, ale nakłonić, ej, ugódźcie się, tak, godzić mi się tutaj, natychmiast. No więc oczywiście nie stosujemy takich narzędzi, nazwijmy to, przemocowych i jakichś takich mocno perswazyjnych, ale czasami widać, że jest taka wola porozumienia. Fajnie, że też o tym chwilę porozmawialiśmy, jakby na początku były też Państwa pytania związane właśnie z kwestią odpowiedzialności i taką samodzielnością decyzyjną. Znaczy znowu bardzo łatwo, znaczy łatwiej zawiera się ugody w takiej konfiguracji człowiek do człowieka, jak w pewnym momencie ludzie sobie pomyślą, a może faktycznie, a po co mam mieć ten wyrok, a po co jeszcze to wszystko mielić? Okej, nie wiem, ja w tej chwili nie mam pieniędzy, bo
ja też często mówię, że taki narodowy sport Polaków to jest ogólnie niepłacenie i są różne dyscypliny, znaczy takie różne konkurencje w tym sporcie narodowym, jest niepłacenie w terminie, jest niepłacenie w ogóle, jest niepłacenie całości należności, więc to często pojawia się też w sytuacji właśnie braku środków, przyjmujemy ok, a może zapłacę później, a może rozłożymy na raty, a może to. Dość często w sprawach alimentacyjnych kończą one, te sprawy się po prostu kończą ugodą, że nagle dociera do tych ludzi na przykład, że przecież mają wspólne dziecko i że łożą na jego, czy ten on, czy ona mają łożyć na jego utrzymanie i na nic innego. I właściwie no po co ten wyrok? Po co mieć ten wyrok w momencie, w którym dalej jesteśmy rodzicami i dalej funkcjonujemy? Czyli jeżeli mamy skuteczną mediację, jeżeli mamy ugodę, to nam prowadzi do umorzenia postępowania. A skoro mamy umorzone postępowanie, to teraz sobie wrócimy do naszej ukochanej królowej statystyki i tutaj też widzimy, że mamy taką pozycję właśnie umorzoną, zawarcie ugody przed sądem, cofnięcia i mediacji. Tak? No, proszę zobaczyć, że mamy w roszczeniach o zachowek w sądzie w mieście X w jednym z kwartałów 2019 roku, czyli wpłynęła jedna sprawa, a pozostałości było 15, i teraz załatwiono tych spraw 7. Pozostało spraw 9, to się nam to wszystko zgadza. Te druki statystyczne są mocno specyficzne, teraz Państwo widzą, że one są nie za bardzo czytelne i w ogóle nie są intuicyjne, ale widzimy, że skoro spraw załatwiono wszystkich razem 7, a w tym momencie w jednej zawarto ugodę, a jeszcze w dwóch cofnięto pozew, no to wygląda, że tam właśnie sędzia jakoś popracował, ewentualnie strony też popracowały i się ugodziły, zresztą jedyne o. I co? I mamy naruszenie dóbr osobistych i tutaj mamy też cofnięcie, tak? Czyli w ciągu jednego kwartału, to jest też dość przykre, że z takiej dość, powiedzmy, ugodogennej kategoriach różnych spraw, no w polskich sądach zawarto, znaczy w jednym z polskich sądów w ciągu kwartału zawarto raptem jedną ugodę, czyli do Niemców nam trochę daleko i dalej będzie daleko, to znaczy tak jak Niemcy mają te wskaźniki dwucyfrowe w procentach właśnie ugód, mediacji, skuteczności mediacji, to w Polsce to są, proszę Państwa, promile. To jest, mnie się w naszym sądzie udało osiągnąć 2 czy 3% wskaźnik właśnie kończenia spraw ugodami, mediacjami i to też uznałem za duży sukces. No, kto by pomyślał, że jesteśmy w stanie zrobić wynik dwucyfrowy, chyba w dalszym ciągu w żadnym sądzie w Polsce taki wynik się nie zdarzył, ale o tym to myślę w następnym odcinku. Proszę Państwa, i ponieważ to jest sąd z papieru, to chciałem też pokazać, że taki jest wszędzie i to jest archiwum sądowe, jednego z kolei sądów, no bo jeździmy, jak gdyby ja Państwa zabieram na podróż do sądu w Dreźnie, mówię o szwedzkim prezesie, o Holendrach, a to jest Kijów. To jest archiwum jednego z sądów rejonowych w Kijowie i ono jest po pierwsze w piwnicy bloku mieszkalnego, po drugie tam jest na tyle wąsko, że ja, no powiedzmy, nie, jak to ktoś kiedyś powiedział, że ja nie mam takich gabarytów, żeby się ubierać w Zarze, więc nie byłem w stanie się tam, powiedzmy, przecisnąć między jednym a drugim regałem zastawionymi aktami i papierami. Co więcej, to jest właśnie, jak mówiłem, piwnica bloku mieszkalnego, więc panie się pochwaliły, że dwukrotnie miały już do czynienia z zalaniem fekaliami, co i tak w sumie z rzeczy tragicznych, które się tam mogły wydarzyć, jest może tak to stopniując nieco lepsze niż, jak sobie wyobraziłem, pożar w tamtym miejscu. I to jest też taki moment, że ja widziałem w Nowym Sądzie w Szczecinie fantastycznie zrobione archiwum i to teraz jest taka też ciekawostka, że to jest archiwum, gdzie akta gasi się gazem gaśniczym, a to dlatego, żeby nie lać wody, bo jeżeli będziemy mieli pożar w archiwum sądowym, pożar w tym papierze, polejemy to wodą, nie odzyskamy niczego, to będzie jeden wielki szlam i jedno wielkie dziadostwo i ten nasz sąd z papieru spłonie, natomiast tutaj jeśli miałaby się właśnie pojawić woda, najpierw pożar, no to w tym momencie sąd z papieru zostanie całkowicie, absolutnie zniszczony. Więc tak wyglądają archiwa polskie, mam nadzieję już nie polskich sądów, chociaż z pewnością ktoś z Państwa być może mi napisze, że tak się dzieje. Ja też wiem, że tak troszkę niektóre archiwa wyglądają, no ale skoro sąd z papieru
to sąd z papieru. Tu mamy jeszcze naszą statystykę. I teraz proszę Państwa właśnie, czyja jest ta sprawa w sądzie? Na jednej z konferencji taki prezes sądu z kolei w Szwecji, spod Sztokholmu, mówi, zadał takie pytanie, czyja jest ta sprawa w sądzie? Czy to jest sprawa sędziego? Czy to jest sprawa, nie wiem, państwa, ale państwa w rozumieniu Rzeczpospolitej Polskiej czy Królestwa Szwecji? Nie. To jest w dalszym ciągu sprawa ludzi. To jest sprawa tej pani, tego pana, bo to są ich sprawy, więc tutaj sędzia jest od tego, żeby tę sprawę rozstrzygnąć. Natomiast potem z tym wyrokiem, z tym rozstrzygnięciem, z tym, co się wydarzyło w sądzie, będą państwo, ta pani, ten pan, nasza pani A, nasz pan B, i na odwrót, nasz pan A, nasza pani B, żyli dalej, czy to w swoim domu, w swojej rodzinie, w swoim środowisku, czy wśród swoich znajomych. Więc to jest też jeden z argumentów, żeby być może szukać rozstrzygnięć tych spraw w drodze polubownej, mediacyjnej, takiej arbitrażowej, alternatywnej. I myślę, że to jest ten moment, żeby bardzo serdecznie Państwu podziękować, zapowiedzieć nasz drugi odcinek, bo wiem, że już jest kilka pytań, przede wszystkim sprawdzę, ile w tej chwili w aktach ma być tomów, a my się zastanowimy, co się dzieje po tak zwanym wyroku pierwszej instancji i dlaczego tak długo część druga wkrótce na ekranach Państwa komputerów, nie wiem, bo nie ustaliliśmy tego, ale wydaje mi się, że po prostu widzimy się za tydzień, jak każdy szanujący się serial. Serdecznie Państwu dziękuję. Do zobaczenia.